Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w Drodze do Gwiazd na moim kanale. Dziś szybkim słowem wstępu, krótko nadmienię wam do dwóch nowych zasad serii. Aktualnie ostatnio była jedna użyta, dwie bramki lub dwie asysty Arka Milika to jeden punkt. No i teraz druga zasada, którą wywnioskowałem z waszych komentarzy, to kanadyjski hat-trick. Jest honorowany dwoma punktami, a co to kanadyjski hat-trick zapytacie? Już wam tłumaczę dla tych co nie wiedzą. Kanadyjski hat-trick to oczywiście dwie bramki plus asysta, bądź dwie asysty plus bramka Arka Milika oczywiście, i to jest honorowane dwoma punktami. Fajnie, że podsuwaliście pomysły. Ja będę starał się teraz regularnie wrzucać Drogę do Gwiazd i też From Pack to Glory, ponieważ udało odzyskać mi się tamto konto, które sobie przypadkiem zablokowałem. Dobrze, ruszajmy. No i zobaczmy, co nasz rywal zaprezentuje. Uuu, kurde. Jamie Vardy. Nie, to Wayne Rooney. Wayne Rooney! Ło! Aleśmy teraz musieli Elliota przetestować. I teraz Payet, Payet. Po ostatnich ekscesach, jakie Payet. Wow! No byłoby 1-0. Po ostatnich ekscesach, jakie Payet serwował w BPL. Można powiedzieć, że to jeden z najlepszych wykonawców rzutów wolnych w ostatnim czasie. Wayne Rooney, Elliot. No, złapał Milik. No niestety nie udało się mu zabrać z tą piłką. Ale jeszcze raz piłka do Kuna. Kun do Pawłowskiego, Pawłowski do Milika, Milik. Milik! Ponad bramką. I piłka do Jamie'ego Vardy. Jamie Vardy, Wayne Rooney, oj. Diego Costa, pięknie tutaj Kain powalczył. Piłka na Dominika Kuna. Ten zagrywa do Pawłowskiego. Pawłowski, Pawłowski dogrywa do Kuna. Kun, 1-0. Brawura Polaków znowu. Dominik Kun strzela premierową bramkę w serii dla siebie na swój licznik. To pierwsza bramka Dominika Kuna, ale jak oni to pięknie wymyślili. Obrońcy nawet się nie zorientowali. No to przyspieszenie, to tempo Kuna jest naprawdę na wysokim poziomie stoi. Ale jeszcze Rooney, Elliot! Pięknie, brawo dla Elliota. Piękna piłka od Kapustki, nie. Ale jest Poche. Kain. Do Milika. No! Przytrzymał go tam stoper Arkadiusza. Milik się tam pięknie przedarł. Koniec pierwszej połóweczki. Jak na razie prowadzimy. No tak nieznacznie, ale prowadzimy. Papusiaczków, piłka na Milika, Milik! Ale i tak był na spalonym, a Dawid De Gea broni. Piłka do Otamendiego, ale co Otamendi robi z przodu? Ja się pytam, może by on tutaj nam zaraz jakiejś sytuacji bramkowej nie zawiązał. Costa, no niech, to szlak! Elliot tam nie miał nic do powiedzenia. Pawłowski, oj, tutaj się zabiera, próbuje zrobić Azpilicuetę na szaro. Oj, nie zrobił go znowu. Ale teraz no pomylił się nasz rywal. Piłka do Milika, aj. Kain! Ależ bramko! Ależ stadiony świata! Co tutaj strzelił Kain? O Jezu! O Jezu! No coś niebywałego, no takie bramki! To jest po prostu Meistersticker, to jest niewiarygodne! Incredible! Teraz piłka do Pawłowskiego, czy będzie trzy? Pawłowski! Obok bramki! Oj, 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 naszemu rywalowi się gotuje w spodniach i to widać. To widać, to czuć po prostu, przede wszystkim po tym, co się tutaj dzieje. Tymczasem Jamie Vardy! Elliot, no niebywałe! Milik! Nie trafia. Mogło być już po meczu. Mogliśmy już to zamknąć, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pawłowski do Kuna! Kun! 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 3-1 jest po meczu! Dominik Kun! Polacy! Polacy rozwiązali nam mecz! Czy rywal dogra ten mecz do końca, czy zrobi rage quit? Daj, będzie grał do końca! Mil nie, Milikiem już tutaj chyba nic nie ukujemy, no chyba że jakiegoś karnego wyczarujemy z kapelusza. Piłka na Dominika Kuna, Dominik Kun, Kun do Milika, Arek Milik, 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 nie trafia!
O ja pierdolę! Boże! No już lepiej, lepszej setki dziziarek nie będziesz miał, naprawdę. Aś to spaścił. Milik! No dobrze, piękna odpowiedź Milika. Arek Milik. Przed chwilą zmaścił setkę, ale szybka odpowiedź Arka Milika i jest 4-1. Arkadiusz Milik piękną podcinką, lepszą nogą trafia do bramki. I czy sędzia zakończy to spotkanie? Piłka na Pawłowskiego, sędzia jeszcze nie kończy tego spotkania. Jest jeszcze Jaja Ture! Ole bramka! Jaja w górę strzela bramkę, no ale w sumie... Co nam może teraz zrobić, jak już jest ustalony wynik meczu? Koniec meczu, wygrywamy ten mecz pewnie 4-2. Końcówka spotkania niezwykle emocjonująca, ale to właśnie drużyna Arka Milika pokazała pazur w końcowym aspekcie tego meczu. Zobaczmy, czy jakieś tutaj... Arek Milik, no bramka. Ale czy ma jakąś asystę? Nie ma asysty. 3 asysty, za to ma Bartłomiej Pawłowski. Już mamy 9 punktów. Jeżeli dobrze rozegramy następne 2 mecze, w tym odcinku możemy zdobyć mistrzostwo Ligi 8. Zobaczmy, on tutaj taki ofensywnie hybrydowaty skład. I piłka do Arka Milika, ależ tutaj ta obrona jest troszkę zdziurawiona. Jeżeli chodzi o taki aspekt, Milik. I Perin. A już tutaj Kun mógł sobie strzelić bramkę kolejną. No coś, Kun dzisiaj ma, kurczę, naprawdę ciąg strasznie ofensywny na bramkę. Bartosz Kapustka, ależ on tutaj pracuje fizycznie. I Kunuś, kochany, mogło być 1-0. Już mogło być 2, takie setki dostajesz. Ale jest Pawłowski, nasz rywal, to tutaj się chyba naprawdę nie boi. Pawłowski! Dograj! Dograj! Co tutaj ten rywal robi? Ja nie wiem, naprawdę. On jest po prostu mistrzem. Oj, dobrze. Purszej! Czy jak to się czyta? TWS, Carlitos, ale Carlitos ma 3 gwiazdki sztuczek, więc nawet jakbyś chciał, to mi tutaj nic takiego groźnego tym TWS-em nie wyczarujesz. Oj, 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 oj. Oj, bardzo, bardzo źle, pięknie teraz Joe Gomez, no tutaj powiążę nadzieję z Joe Gomezem, naprawdę wielkie. Milik, piłka do Pawłowskiego, ależ ta piłka przeszła, Pawłowski do Kapustki, Kapustka! Nie, no to, to co Perin tutaj wyciąga jest po prostu niewiarygodne, naprawdę. Nie no, Perin, naprawdę szacun. Ale teraz Kapustka, jajaj. Zagrywa tutaj na przedpole. Będzie strzał! Niemożliwe! No niemożliwe! Ależ to wpadło! Cały stadion zamarł. Elliot się nawet nie ruszył. No właśnie, muszę jak do takiego strzału dojść. A tymczasem Carlos Tevez czy Murillo po prostu paścić kolejną setkę. Pięknie, piłka do Milika. Oj, ależ on tutaj zmaścił. Pawłowski, Pawłowski! Perin! No to jest niemożliwe. W poprzednim meczu Dawid De Gea podobną sytuację puścił. Pawłowski zabija się o własne nogi, ale jeszcze Pawłowski wykłada do pustej bramki, niemożliwe, no ten nasz rywal po prostu ma takiego farta, że to jest po prostu paranoja. Murillo, Murillo, oj, oj, mam nadzieję, że on nam tutaj kolejnej bramki nie włoży, jest Stefan, Arturo, ej. Piękna piłka na Milika, no niestety nie dochodzi, no co za niefart, poprzeczka, nie! Tevez tam już się składał na dobitkę, no nasz rywal nie gra nic, kompletnie nie gra nic, ale jak już zaczyna strzelać, to tak trochę groźnie. Piłka na Kuna, jest Dominik Kun. Dominik Kun, ależ się zabrał, Kun, Kun, no nie, jest, nie ma, ależ jajka, no ja pierniczę. Jeszcze, to powinna być czerwona kartka. Aczkolwiek koniec pierwszej połowy, no patrzcie co tu się wyprawia, to jest niewiarygodne.
Ja go tutaj napocznę, to już jest po nim, ale dopóki tego nie zrobię. Guarin, czy Freddy Guarin trafi bramkę? Guarin! Zrobić z tym. Ajajaj, no i nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę, no. Ja cisnę typa, a to jest FIFA. Ja cisnę typa, a on mnie po prostu robi coś takiego. Już widzieli wiele. I to w tej serii też bardzo wiele już widzieliście. Ło, tymczasem TVS! Oj, może być 3! Ło! Spalony. Pod koniec wygrać, także ja tutaj wierzę do końca w to zwycięstwo. Aczkolwiek nie ukrywam, że może być tak, że zwątpię w końcu. Pawłowski jest! Haha! Mówiłem, że ja tutaj do końca wierzę w to zwycięstwo. Milik na Pawłowskiego, on się minie z piłką, jedź Pawłowski, jedź, 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 Pawłowski, nie, no kurde. Pięknie. Jedź Pawłowski, 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 Perin, nie może być, nie może, to się nie dzieje naprawdę, mi się to śni. Mi się to śni, to jest po prostu niewiarygodne. A on teraz mi z tego strzeli bramkę. Mówiłem, to jest po prostu, mi się to śni. To jest po prostu niewiarygodne, że ja idę z akcją i strzelam w Perina, gdzie gość od razu jedzie i TVS-em trafia mi coś takiego. To jest po prostu parodia. I to tak, że no, aż piszczy. Chińczyk, uderz! Jeszcze. To pokazuje, jak ta FIFA działa. No! No zamknij to! Mogłem strzelić na 2-2, a dostaję bramkę na 3-1. Teraz jeszcze dostanę na 4 prawdopodobnie. No właśnie. Odbiera mi mowę, bo kiedy ja mogłem strzelać, to rywal strzela. No i to jest po prostu paranoja. Przy stanie 0-0 miałem 3 takie lagi, że to powinno strzeszczeć w bramce, no i nasz rywal byłby w tak zwanej dupie. No ale co ja mu zrobię, no. Koniec meczu. Podsumowując bardzo szybko ten mecz. FIFA w tym meczu pokazała, jaka jest nieprzewidywalnie idiotyczną, jaką jest nieprzewidywalnie idiotyczną grą. Niestety nie zdobywamy żadnego punktu i możemy walczyć tylko o awans w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, pierwszy raz w tych strojach, że mam ochotę tego rywala po prostu rozwalić. Milik, Arek Milik, no dawaj, dawaj Jaruś. Dawaj Jaruś, pięknie, Arek Milik. Milik, dogrywa i jest 1-0. Kto strzelił? Pusze, jak to się... Pucze strzela. Ile sami... Ło! Tutaj Elliot, nie wiem co zrobiłeś, ale Marco Reus! Wow! No i co tu się dzieje? Utracone połączenie z przeciwnikiem, raport! Meczowy zostanie oceniony, aby określić wynik meczu. Także mamy 1-0, Pusze strzela bramkę, Elliot asystuje! Wow! Oć to ciekawe. No i co mamy? 5 punktów w naszej klasyfikacji. No i w 18 minucie wygrywamy to spotkanie z jednym strzałem na bramkę. Zobaczmy, jak tu w ogóle się prezentuje. Tak to się mniej więcej prezentuje po dzisiejszym odcinku. W naszej klasyfikacji mamy 9 punkcików, co oznacza, że w następnym odcinku, jeżeli wygramy pierwszy mecz, będziemy mogli wymienić sobie aż 3 zawodników. Dzięki za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować kanał, oczywiście pisać w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć, jakiego zawodnika. Pamiętajcie, że mogę tylko podwyższać zawodnikowi kartę na z nieświecącej na świecącą danego koloru. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku Drugi do Gwiazd na moim kanale. Cześć!